będziemy musieli tak stać w ukryciu bez końca. Prędko! Pośpieszmy się! Musimy przywrócić ład i porządek na tej scenie. Tak, jak było zaplanowane w scenariuszu. No to nie traćmy czasu. Zaczynamy. Przyszła wiosna, świat się śmieje, że aż słońce promienieje. Jeden promyk spadł ze słomka, liczy kropki na biedronkach, a promienie pozostałe, i te duże, i te małe, już od rana w każdej klasie roztaczają złoty blask. Szkoła okien ma ze 103. 103? No, może 100, ale popatrz, co się dzieje. W jednym z okien stoi pani, ma na sobie biały fartuch. Dobrze znana nam, kochani. Oj, z tą panią nie ma żartów. Ma wiertarkę, szczypce, kleszcze, ledwo siądziesz na fotelu, już się pocisz i masz dreszcze. To ze strachu, przyjacielu. To ostatni w kolejce. Ja! A kto pierwszy? Ty! Czy słyszycie? Ha ha ha!
szczotką czarnopastą. Płuczę wodą z kroplą trutką, żeby oddech mieć świeżutki. Wieczora, surówkę z muchołora i człowiek wciąż żyje.
wiedźma ząb wylecieć. Zaczynamy gorowanie. Więc dentystka do roboty. Wzięła wiedźmę w swoje obroty. Najpierw w górę, potem pop. Czarownicy czyści są. Fałturety, co się dzieje? Babie jadę, zobia śmieje. Po minucie, drogie dzieci, już jest biały, już się świeci. Miała to zrobić za pomocą swojej zaczarowanej miotły.